Czy wiesz, że zalegasz z podatkiem? Jeśli dostałeś nieruchomość w spadku i nie zgłosiłeś jej do skarbówki, to możesz mieć kłopoty. Spadek możesz otrzymać na dwa sposoby. Albo w drodze dziedziczenia ustawowego, albo testamentowego. Różnica jest taka, że jeżeli spadkodawca, osoba, która zmarła, nie sporządziła testamentu, to jego majątek dzielony jest według ustawy. Jeżeli jednak taka osoba sporządziła testament, to dzielony majątek jest według właśnie jego woli, według tego testamentu. Jeżeli masz jakiś majątek i w najbliższym czasie planujesz umrzeć, to jednak lepiej sporządzić taki testament, żeby było wiadomo, kto po tobie co odziedziczy. Temat, w jaki sposób bezpiecznie zapisać swój majątek komuś w testamencie, jest tematem na inny odcinek. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to dajcie znać w komentarzu. Jeżeli wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału majątku, to takie dziedziczenie może odbyć się właśnie poprzez wizytę u notariusza. Jeżeli natomiast są jakieś spory i nie do końca wszyscy się ze sobą zgadzają, to jednak trzeba będzie przeprowadzić postępowanie sądowe. W uproszczeniu, proces sądowy polega na ustaleniu, co komu się należy. Jeżeli już zostało ustalone, co komu się należy, to pamiętaj, że to jeszcze nie koniec. Musisz jeszcze pamiętać o złożeniu wniosku do sądu, do ksiąg wieczystych. I oczywiście jeszcze jedna rzecz, którą każdy lubi najbardziej – podatki. Być może należysz do grupy szczęściarzy, których ten podatek jednak nie będzie dotyczył. Do tej grupy należy najbliższa rodzina, czyli na przykład wstępni, oznacza wszystkie osoby, które w drzewie genealogicznym są nad nami, na przykład rodzice, zstępni, czyli wszystkie osoby pod nami w tym drzewie, czyli na przykład nasze dzieci, oraz bliskie nam osoby związane z nami spokrewnione, czyli na przykład małżonkowie, pasierbowie, macochy, ojczym. Jeżeli jesteś w tej grupie, to podatku nie zapłacisz, ale pamiętaj, żeby zgłosić to do urzędu. Do drugiej grupy podatkowej należy trochę dalsza rodzina, na przykład wujek, ciotka, szwagier. W tej grupie kwota wolna od podatku wynosi 7276 zł. Oznacza to, że podatek zapłacisz od nadwyżki ponad tą kwotę. Jeżeli odziedziczyłeś na przykład garaż w spadku, który jest w wartości 10 276 zł, to podatek zapłacisz tylko od 3000, czyli różnicy między tymi kwotami. Grupa trzecia obejmuje całą resztę spadkobierców. Kwota wolna od podatku w tej grupie to 4902 zł. Być może przyszła Ci do głowy myśl, żeby sprzedać taki majątek otrzymany w spadku, bo po co Ci nieruchomość, która jest na drugim końcu Polski? Do tej pory panuje mit, że aby sprzedać nieruchomość, którą dostałeś w spadku, musisz odczekać 5 lat. I jeszcze do niedawna było to prawdą, ale ostatnio zmieniły się przepisy. Aktualnie okres 5-letni liczony jest od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, czyli osobę, która zmarła. Jeżeli na przykład Twój dziadek kupił nieruchomość w 1982 roku, to już dawno minęło 5 lat, więc spokojnie możesz taką nieruchomość sprzedać nawet dzień po otrzymaniu spadku. Jeżeli jednak spadkodawcą był Twój ojciec, który kupił taką nieruchomość 2 lata temu, to pamiętaj, że aby sprzedać ją bez podatku, będziesz musiał jeszcze zaczekać 2 lata kalendarzowe. Jeżeli nieruchomość została kupiona w październiku 2020 roku, to 5 lat liczymy dopiero od 1 stycznia 2021. Kolejnym mitem jest to, że w ogóle nie możesz sprzedać nieruchomości przed upływem 5 lat od otrzymania spadku. Możesz sprzedać taką nieruchomość, tylko wtedy będziesz musiał liczyć się z zapłaceniem podatku w wysokości 19% od wartości nieruchomości. Chyba że kwotę ze sprzedaży całą przeznaczysz na własne cele mieszkaniowe. Wtedy podatku nie zapłacisz w ogóle. Żeby wszystko było dobrze, nie zapomnij subskrybować kanału, żeby być na bieżąco oraz dopilnować formalności związanych ze spadkiem. Jeżeli masz jakiś problem z nieruchomością w spadku, napisz o tym w komentarzu.